Witam w kolejnym filmie z serii Intermittent Fasting. Cieszę się bardzo, że tamten poprzedni przypadł Wam do gustu. Gdzieś tutaj się pojawi link do tego filmu. Wiele pytań pojawiło się na temat napojów dozwolonych przy Intermittent Fasting i o tym będzie dzisiejszy film. Dla przypomnienia powiem, że Intermittent Fasting, IF tak zwane, czyli okresowy post, jest to sposób żywienia, który pomaga nam w spalaniu tkanki tłuszczowej, w zużywaniu tłuszczu na energię, jak również ma korzyści, dużo korzyści zdrowotnych. Polega on na tym, że nie jemy przez dłuższy okres czasu, na przykład przez 16 godzin, a później mamy okno żywieniowe 8 godzin. Nie liczymy przy tym żadnych kalorii, nie ograniczamy się, jemy większe posiłki i zdecydowanie służy to wielu osobom. Zaczynamy od napoju numer 1, którym jest kawa. Jest to najczęściej zadawane pytanie i tutaj powiem Wam, że kawa czarna zdecydowanie tak, jest dozwolona. Najlepiej tą jedną kawę wypić rano, dlatego że duża ilość kofeiny również stymuluje wyrzuty, stymuluje insulinę, a temu chcemy zapobiec. Dlatego przy kolejnym napoju tutaj, przy herbacie, trzeba powiedzieć, że herbata jest troszeczkę lepsza, bo zawiera tej kofeiny trochę mniej. Teraz kolejne pytanie, które pojawia się przy kawie czy herbacie. Czy mogę pić kawę, herbatę z cukrem, z mlekiem? I tutaj zdecydowanie nie. Dlatego, że to są już cukier oczywiście węglowodany i również jakiekolwiek mleko na przykład dodane do kawy, to już będzie przez nasz organizm traktowane jako posiłek, prawda? Ale kawa czarna, herbata czarna? Zdecydowanie tak. Oczywiście w nie za dużych ilościach, jeśli chodzi o kawę. Kolejne pytanie, które pojawia się również przy kawie, to jest, czy można pić kawę kuloodporną? I tutaj dla większości osób będzie dozwolone, ale dla niektórych osób będzie to jak posiłek, dlatego że dodajemy tłuszcz, dodajemy olej kokosowy, z tym, że olej kokosowy, masło lub olej MCT są dozwolone, dlatego że tutaj już będzie nasz organizm właściwie to inaczej traktował, prawda? Ale jeśli chodzi o kuloodporną kawę, to mówię, zależy od osoby do osoby. Woda? Zdecydowanie tak, powinniśmy nawet pić wodę, dlatego żeby uzupełniać wodę, którą stracimy oczywiście, woda jest potrzebna do życia, jedzenie możemy trochę ograniczyć, ale wody zdecydowanie nie. Wodę jak najbardziej tak, nawet dodałabym tutaj troszeczkę soli himalajskiej, dlatego żeby dodać tych elektrolitów, które mogą nam również dodać trochę energii, kiedy będziemy się czuć na przykład na początku tego przejścia na intermittent fasting, większość osób będzie czuła zmęczenie. Wtedy właśnie możemy dodać troszeczkę soli do wody, gdyż te elektrolity pomogą nam, dodadzą nam troszeczkę energii. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, to są napoje gazowane. Zdecydowanie nie. Tutaj oczywiście jest to źródło również węglowodanów. Zresztą słodziki na przykład w takich napojach również mogą podwyższać poziom insuliny. Kolejny na liście jest ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy zdecydowanie tak, może on również wspomaga zdecydowanie regulowanie poziomu cukru we krwi, także zdecydowanie ocet jabłkowy zdecydowanie na tak. Alkohol? Jedna butelka wina dziennie. Nie, żartuję. Alkohol zdecydowanie odpada. Nie wiem nawet, kto chciałby pić alkohol z rana, ale mogą się zdarzyć takie osoby, dlatego odpowiadam na to pytanie. Alkohol zdecydowanie nie. Kolejna na liście jest woda kokosowa. Woda kokosowa tutaj niestety będzie nie, dlatego że pomimo tego, że ma dużo elektrolitów w sobie, zawiera również cukry. I jeśli mówimy już o wodzie kokosowej, to powiedzmy również sobie o sokach, szczególnie sokach owocowych, zdecydowanie nie, gdyż te mają również dużą zawartość cukru. Także z sokami najlepiej poczekać. Co ja na przykład proponuję, jeśli pijecie soki warzywne, to zanim skończycie ten okresowy post, można zacząć właśnie takim sokiem warzywnym i myślę, że to by było świetne rozwiązanie. Jeśli chodzi o mleko, to tak jak już wcześniej mówiliśmy, przy kawie żadnego rodzaju mleko
nie polecam, gdyż to już będzie traktowane przez nasz organizm jako posiłek. To już wszystko, jeśli chodzi o ten film i napoje dozwolone przy intermittent fasting. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzach na dole. Również pytania dotyczące intermittent fasting, które dadzą mi pomysł na kolejne filmy, a takie na pewno się pojawią. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Zostawcie lajka, jeśli był przydatny. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia kolejnym razem.